4000 Polek rocznie choruje na raka szyjki macicy. Połowa z nich umiera. Te liczby można zmniejszyć, stosując profilaktykę. Jednym ze sposobów są szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Wirus ten przenosi się głównie na drodze współżycia płciowego. Zaszczepienie dziecka w wieku od 9, 10 lat, w 13 roku życia, czyli dziecka, które jest przed inicjacją płciową, prawda, czyli jest wolne od zakażenia wirusowego, powoduje powstanie odporności immunologicznej, powoduje pojawienie się przeciwciał, które chronią tę osobę szczepioną w wieku właśnie nastoletnim przed wtargnięciem wirusa i przed konsekwencjami długoletniej obecności tego wirusa, czyli krótko mówiąc przed rozwojem patologii szyjki macicy. Powiat poznański od 2 lat finansuje szczepienie 13-latek. Luziutko, nie napinaj, to będzie mniej bolało. Widzisz, jak fajnie? Co roku szczepimy 13-latki. W sumie do tej pory przeszczepiliśmy około 2800 dziewczynek, z tym, że tegoroczne szczepienia skończą się w czerwcu 2011 roku. Natomiast do pierwszej dawki w tym roku przystąpiło około 900 dziewczynek. Także mogę założyć, że pozostałe 2 dawki również przyjmą. W gimnazjum w Murowanej Goślinie zaszczepiło się kilkanaście dziewcząt. Jesteśmy szczepione na HPV, na raka szyjki macicy, żebyśmy... Znaczy, tylko tyle wiemy o... Żeby nie zachorować. Niektóre miały pewne obawy. Słyszałam, że były też przypadki, że umierało od tego kilka osób. Okazało się jednak, że strach ma wielkie oczy. Mamy szczepionki takie jak na zachodzie czy w Stanach i generalnie są 10-letnie doświadczenia, powiedzmy, ze szczepieniami i jedyne objawy, jakie się zdarzały, to były odczyny miejscowe, jak zresztą prawie po każdym szczepieniu mają prawo się przydarzyć. No trochę tam coś bolało, ale nic. Po prostu ja nigdy się nie bałam szczepień i ja się dobrze czuję. Takie szczepienia są kosztowne i nie każdą rodzinę byłoby na nie stać. Profilaktyka jest najważniejsza, wiadomo. Jeżeli jest taka możliwość, żeby uchronić dzieci w przyszłości przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, to jak najbardziej. Szczepienia nie dają gwarancji uniknięcia choroby, dlatego dorosłe kobiety powinny poddawać się profilaktycznym badaniom cytologicznym. Badania oparte o prosty wymaz cytologiczny, pobierany przez ginekologa z szyjki macicy na fotelu po założeniu wziernika do pochwy w widocznieniu szyjki macicy. Badanie tanie, łatwe w wykonaniu dla nas, tolerowane od wielu dziesięcioleci przez kobiety, które w ten sposób bronią się przed rozwojem zaawansowanych w postaci patologii, ponieważ wymaz cytologiczny pozwala w znacznym odsetku wykryć tą patologię już we wczesnym okresie zaawansowania, a powtarzany wymaz cytologiczny co roku, co 2 czy co 3 lata, tak jak jest w programie profilaktyki, umożliwia naprawdę skuteczną ochronę przed konsekwencjami obecności tej patologii. Wykrywamy ją wcześniej, tak jak mówiłem, skutecznie leczymy. Leczymy w sposób prosty, tani, bez wielkich konsekwencji dla pacjenta. Takie badania można zrobić w bardzo licznych ośrodkach w Polsce. To są setki, jeżeli nie tysiące już gabinetów ginekologicznych. Listę tych gabinetów można znaleźć, gdzie bezpłatnie można skorzystać z programu profilaktyki raka szyjki macicy. Można taką listę znaleźć i na stronach internetowych NFZ-u, i na stronach internetowych wojewódzkich ośrodków koordynujących program. Można zadzwonić do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, można zadzwonić do NFZ-u i to jest powszechnie dostępna informacja. Wykonanie takiego wymazu cytologicznego bezpłatnie w ramach programu profilaktyki odbywa się między 25 a 59 rokiem życia co 3 lata. Wysyłamy zaproszenia, indywidualne zaproszenia do populacji kobiet między 25 a 59 rokiem życia i co 3 lata takie zaproszenia powinny Polki w tym wieku otrzymywać. Nie jesteśmy w stanie, bo to finansuje NFZ, finansuje Ministerstwo Zdrowia, nie jesteśmy w stanie wysyłać do pełnej populacji zaproszeń. Ale na przykład w województwie wielkopolskim w tym roku wyślemy znacznie ponad 150 tysięcy indywidualnych zaproszeń. Problemem jest zgłaszalność. Ponieważ odpowiedź na takie zaproszenia, aktywny udział w programie, czyli zgłoszenie się na wymaz cytologiczny, oceniamy jako 2, 5, 8% w zależności od rejonu, gdzie wysyłamy takie zaproszenia. Czyli na 100 kobiet, które chcemy zobaczyć w gabinecie ginekologicznym i chcemy wykonać wymaz cytologiczny bezpłatnie, zgłasza się maksimum 10, może troszeczkę więcej pacjentek. Rak szyjki macicy jest jedynym nowotworem, któremu można zapobiec poprzez szczepienia. Wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny.